szósty dzień nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na samym początku przyprośmy Pana Boga za nasze grzechy, powierzmy się Jego miłosierdziu. Zrób to przez chwilę sam, sama, najlepiej zatrzymaj to nagranie, a potem pomodlimy się wspólnie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zlituj się nade mną i nad moją słabością. Ulituj się nad moją głupotą, nad moimi grzechami, nad moim oddaleniem się od ciebie. Wiesz, że tak naprawdę chcę być z Tobą, tylko jestem bardzo słabym człowiekiem. Proszę cię, niech Twoje miłosierdzie podniesie mnie do Ciebie i do Ciebie mnie zbliży, bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa na szósty dzień, Królowo Miłosierdzia. Składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł. Tutaj wymień tę sprawę, o którą chodzi. I proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie, pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z aniołami łaski, którą mi wypraszasz. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Modlitwa do Maryi, rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża miłość i nieskończone miłosierdzie, zwróć ku mnie swoje spojrzenie, pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt nawet zły nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość. Dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązujące węzły, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, oczywiście, tak jak zawsze, jest jeszcze przed nami do odmówienia jedna część Różańca Świętego. Dzisiaj piątek, więc możesz odmówić tajemnice bolesne. Jeżeli oczywiście chcesz, możesz odmówić jakiekolwiek inne. Kochani, bardzo często pojawiają się pytania pod prawie wszystkimi dniami i odcinkami: czy jeżeli odmawiam te nowenne w intencji kogoś innego, to czy mam zmieniać formuły gramatyczne? Kochani, modlitwa to nie są magiczne zaklęcia i naprawdę nie ma tak wielkiego znaczenia, to w jaki sposób ją sformułujemy? Jeżeli chcesz, możesz zmienić, jeżeli nie chcesz, nie musisz zmieniać. Matka Boża, a przede wszystkim Pan Bóg, który jest w jej rękach, naprawdę sobie poradzi tą, z tą sprawą i naprawdę zajarzy o co chodzi. Więc nie jest tak, jak to bardzo często myślimy, że jak Panu Bogu dobrze nie wytłumaczę, to się Pan Bóg nie zorientuje. Kochani, zaufajcie trochę Panu Bogu. Tu nie chodzi o przepis, tu nie chodzi o prawo, bo jak mówi pismo, litera zabija, duch ożywia więc chodzi o to, co masz w sercu i o to, co Panu Bogu dajesz. Że się posługujemy oczywiście pewną formułą, to jasne, ale nie wolno się do niej jakoś tak kurczowo przywiązać, bo to nie o nią chodzi. Jak zawsze dziękuję wam za kolejny dzień, słyszymy się w nowennie jutro. No, jesteśmy już blisko końca. Jednocześnie fajnie, bo się modlimy, jednocześnie trochę szkoda, że już się za momencik to skończy, ale to nie znaczy, że skończymy się modlić. Pozdrawiam was, do usłyszenia, dobrego dnia wam życzę. Z Panem Bogiem.